Dziś o przyjaźni. Witajcie kochani, kolejna Energy Bus Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Lubię, kiedy komentujecie moje filmy, dzielicie się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Więc jeśli dzisiaj po obejrzeniu mojego filmu stwierdzisz, że chcesz podzielić się jakimś wnioskiem na temat przyjaźni, to zrób to proszę w komentarzu pod filmem. Za każdy komentarz serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy masz obecnie przyjaciela, czy miałeś, czy może nigdy nie spotkałeś na swojej drodze bratniej duszy. A może masz więcej niż jednego? Kim są przyjaciele? Czy warto mieć obok siebie kogoś takiego i jakie cechy powinna mieć taka osoba? Po pierwsze, przyjaciel to ktoś, kto nie będzie tylko naszym poplecznikiem, nie będzie nas poklepywał po ramieniu i nie będzie naszym klakierem. To powinna być osoba twardo stąpająca po ziemi, z własnymi zasadami i cholernie asertywna, aby umieć Ci powiedzieć to, co niewygodne, co boli, ale jest dla Twojego dobra. Pamiętaj, że nikt inny Ci tego po prostu nie powie. Tylko przyjaciel zada to niewygodne pytanie o jedno za dużo tylko po to, abyś mógł sam spojrzeć na siebie krytycznie, a gdy Ci się to nie uda, powie Ci to prosto w twarz. I to jest właśnie cudowne. I nie ma się co tutaj obrażać, tylko doceniać, brać pod uwagę i wyciągać wnioski. Wszyscy inni będą Cię kibicować, ale jak się potkniesz albo popełnisz jakiś błąd, będą się po prostu szczerze cieszyć. Okej, nie zawsze nam ta sytuacja pasuje. Nie zawsze w tym momencie, ale po czasie okazuje się, że powinno się przyjacielowi za to po prostu podziękować. Po drugie, przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I oczywiście nie o biedę materialną tutaj chodzi, bo przecież nie każdy ma szczęście mieć nadzianych przyjaciół. Chodzi tu raczej o sytuacje kryzysowe, kiedy wszyscy inni się odwracają, a oni przychodzą, wyciągają pomocną dłoń, często oferując ją zupełnie bezinteresownie. Nie masz gdzie zostawić dzieci? Oni zajmą się nimi. Zepsuło Ci się auto i nie masz jak wrócić z wakacji? Oni wyślą po Ciebie samochód. Masz trudny okres i wpadłeś w depresję? Oni będą z Tobą, choćby ciałem. Nie muszą nic mówić, po prostu będą. A jeśli zbankrutujesz, to najzwyczajniej zaproponują, że zrobią Ci chociaż zakupy. Wymieniać te przykłady mogłabym długo, ale pamiętam jeden z mojego podwórka, kiedy to w tej konkretnej sytuacji staliśmy się dla naszych przyjaciół mało atrakcyjni, bo nie stać nas było na wyjazdy wspólne, na wakacje. No cóż, dziś już się nie przyjaźnimy. Po trzecie, przyjaźń powinna mieć swoje granice. Kobiety mają z tym problem i chciałyby się spotykać każdego dnia, choćby zamienić ze sobą kilka zdań, ale prawdziwi przyjaciele rozumieją, że w przyjaźni musi być też miejsce na oddech. I nie ma w tym nic złego, że jednego dnia widzimy się kilka razy, a potem przez tydzień nawet do siebie nie dzwonimy. Takie jest życie. Każdy ma swoje i różne sytuacje w życiu się zdarzają. Nie ma tu miejsca na fochy. Fajnie, jeśli na początku swojej relacji ustalimy to, że tak właśnie czasem może się zdarzyć. Po czwarte, lojalność w związku, bo przecież przyjaźń to też swego rodzaju związek. Jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Wiemy o sobie czasem więcej niż rodzony brat czy siostra. Swoją drogą genialny układ to taki, gdy przyjaźnią się właśnie rodzeństwa. Wtedy jest łatwiej, bo wiele zostaje w rodzinie. Ale wróćmy do sedna. W przyjaźni zwierzamy się często sobie, powierzamy najskrytsze tajemnice, czy słyszymy ciekawe historyjki na temat tej drugiej rodziny. I to jest cudowne, kiedy wiemy o sobie tak dużo, że potem rozumiemy się już bez słów. Ale zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy przyjaźń się kończy. To strasznie boli. Wiem, bo tego doświadczyłam. Ludzie od Ciebie odchodzą i po jakimś czasie stają się dla siebie obcymi ludźmi. Fajnie byłoby, gdyby wraz z zakończeniem związku przyjaźni zapomnieć też o wszystkich słowach wypowiedzianych podczas jego trwania. Nie ma nic gorszego niż opowiadanie o byłym przyjacielu osobom trzecim. Pozostań lojalnym i zamilcz. Po piąte, w przyjaźni bądź sobą, nie graj, nie kłam i nie bądź zaborczy. To zawsze wyjdzie na jaw i zachwiejesz fundamentami swojej przyjaźni. Ta druga osoba Ci pewnie wybaczy, ale niesmak pozostanie. Po co Ci to? Nie próbuj też na siłę zagrabić wszystkich znajomych swojego przyjaciela czy przyjaciółki.
Oni przyjaźnią się z Tobą, ale mają też prawo przyjaźnić się z innymi. Nie staraj się za wszelką cenę zawładnąć osobą, z którą jesteś w tej relacji. Pamiętaj, ona też ma swoje życie. I po szóste, nie ma znaczenia, czy przyjaźń trwa, skończyła się, czy dopiero się zacznie. Jedno jest pewne. To cudowne uczucie mieć kogoś takiego, zwłaszcza gdy z biegiem czasu odkrywacie, jak wiele macie ze sobą wspólnego. Przyjaźń to dar i bądź za niego wdzięczny każdego dnia. Ja dzisiaj dziękuję mojej przyjaciółce, dziękuję też mojemu przyjacielowi za to, że jesteście. To dla Was był ten film. Dziękuję, że mnie wspieracie każdego dnia. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.